Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na recenzję słuchawek ASUS STRIX 7.1. Jest to nowy model kosztujący ponad 900 zł, ale są to słuchawki, które wyróżniają się tym, iż oddają dźwięk w systemie 7.1, lecz nie jest to emulacja programowa, lecz faktycznie mają aż 10 głośników, po 5 po każdej stronie. Tak więc są to tak naprawdę jedne z nielicznych słuchawek True Surround dostępnych na rynku. Jak widzicie, cały zestaw składa się z kilku rzeczy. Teraz dokładnie Wam o tych słuchawkach opowiem. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Zanim przejdziemy do samych słuchawek, pokażę Wam ciekawą rzecz, czyli bazę słuchawek, która jednocześnie jest układem dźwiękowym. Słuchawki te można do komputera podłączyć tylko poprzez ten układ dźwiękowy. Nie ma żadnej innej opcji, a to dlatego, iż słuchawki zakończone są wtykiem HDMI. Teraz zobaczycie kabel od słuchawek, natomiast co do samej bazy, jak widzicie, jest dość duża, jest całkiem fajnie wykonana z wytrzymałego plastiku. Od spodu mamy elementy antypoślizgowe. No i tutaj mamy wejście na słuchawki, zasilanie USB oraz ciekawe wejście na głośniczki. W zestawie mamy jeszcze taki przewód, również na HDMI, który zakończony jest gniazdami mini jack, tak żebyśmy mogli sobie podłączyć tutaj zestaw głośników na przykład 7.1. Tak więc to jest moim zdaniem rzecz całkiem fajna, że przy pomocy jednego urządzenia możemy sobie podłączyć i słuchawki, i głośniki. Co jest ciekawe, cały ten zestaw posiada aktywną redukcję szumów mikrofonu, którą możemy uzyskać poprzez mikrofon zainstalowany na słuchawkach. Jest on odłączany, zobaczycie to później. I w połączeniu z drugim mikrofonem, który jest tutaj, a służy jedynie do analizowania danych, analizowania dźwięku, szumów tła i wyrównywania tego w połączeniu z nagrywaniem przy pomocy mikrofonu. Dlatego cały ten system po prostu dba o to, żeby nasze nagranie było czyste i bez zakłóceń. Najlepiej to się sprawdza, jeśli słuchawki w stosunku do bazy stoją w odległości około 70 cm. Lepiej, żeby to nie była większa odległość. Moi drodzy, ten wtyk USB zakończony jest dwoma wtykami, które idą do komputera. No a wtyki te muszą zasilić 10 przetworników, samą bazę ze wzmacniaczem słuchawkowym oraz też podświetlenie słuchawek, które zaraz zobaczycie. Co do długości kabli, to ten idący z komputera do stacji ma 1,5 metra i kabel do słuchawek ma kolejne 1,5 metra. Natomiast same słuchawki, jak widzicie, są naprawdę masywne. Są też ciężkie, ponieważ ich waga to 450 gram. Ale nic dziwnego, zmieściło się tu 10 przetworników i słuchawki, jak widzicie, są naprawdę masywne, wykonane z grubego plastiku. Jeśli chodzi o takie parametry jak pasmo przenoszenia, to jest to od 20 Hz do 20 kHz. Oporność to 32 ohmy, a zastosowano tutaj neodymowe przetworniki. I odpowiednio, przetworniki frontowe mają po 40 mm, subwoofer ma 40, środek ma 30 mm, natomiast głośniki z tyłu i po bokach mają po 20 mm średnicy. Parametry mikrofonu to od 50 Hz do 16 kHz przy czułości około 40 dB. Jeśli chodzi o tą redukcję szumów, to jest to do 90% redukcji zakłóceń, więc naprawdę bardzo dużo. Ok, moi drodzy, tak więc oto same słuchawki ASUS STRIX 7.1. Jak widzicie, przewód mamy w oplocie, wychodzi on z lewej muszli i także do lewej muszli przyczepiamy mikrofon. Tu mamy port mikrofonu. No a mikrofon wygląda tak. Jest elastyczny, można go dogiąć sobie do ust i dzięki temu może on naprawdę dobrze pracować. Mikrofon, powiem już w tej chwili, że jest mocnym elementem zestawu, natomiast testu mikrofonu sobie też posłuchacie. Słuchawki możemy wygiąć w ten sposób, wtedy przypominają oczy sowy, ponieważ sowa jest takim znakiem rozpoznawczym serii STRIX. Mamy też logo STRIX i mamy podświetlenia, które za chwilkę zobaczycie też w akcji. Wszystko to w bardzo masywnych obudowach plastikowych, nauszniki w miarę ruchome we wnętrzach. Wnętrza są ogromne, bez problemu schowają się tutaj każde uszy. Jeśli chodzi o wypełnienie, to jest to obszyte skórą, a gąbka jest w miarę miękka, jest jej też w miarę dużo. Jest to najbardziej komfortowa gąbka, z jaką się spotkałem, natomiast jest naprawdę dobra. Bardzo fajnie jest pałąk wewnętrzny. Widzicie, dopasowuje się do użytkownika. Poduszeczki są bardzo miękkie i jakość wykonania jest świetna. Mamy tutaj też logo Strixa i taki masywny, gruby pałąk górny. Pomimo, że z plastiku to naprawdę sztywny, jak widzicie,
taka konstrukcja musi swoje ważyć. Naprawdę są to chyba największe słuchawki, jakie dane mi było kiedykolwiek testować. No i już widzicie cały system aktywny. Generalnie wszystkimi funkcjami sterujemy tylko i wyłącznie za pomocą tej bazy, która jest naprawdę ciekawie przemyślanie skonstruowana. Nie mamy tutaj żadnych dodatkowych sterowników, nie są one po prostu potrzebne. Jeśli chodzi o funkcję bazy, to zobaczcie, mamy tutaj na dole pokrętło, dzięki któremu możemy kontrolować wszystkie funkcje. Main, czyli kontrola głośności. Jak widzicie, ustawiamy sobie na main, a pokrętłem tutaj precyzyjnie regulujemy poziom głośności. Możemy także przyciskiem wyłączyć po prostu dźwięk. Możemy także dla mikrofonu ustawić sobie poziom głośności, wtedy zaznacza nam się mic. Również to jest jako włącznik i wyłącznik, lub robimy to tak. Jeśli włączymy sobie przycisk 7.1, wtedy możemy konfigurować też głośniki boczne, tylnie, centralne i przednie, a także subwoofer. Czyli wtedy możemy sobie osobno wyregulować głośność dźwięku idącego z tych przetworników. Na przykład chcemy wyciszyć sobie tył, to robimy na rear. Wyciszamy i tyle. Kolejna opcja to podświetlenie. Jak widzicie, w tej chwili oczy sowy świecą światłem ciągłym i dość mocno. Mamy też drugie ustawienie. Wtedy jest to świecenie pulsacyjne. Możemy ten efekt także wyłączyć. Przy okazji widzicie też przycisk amp oraz speakers. Amp to po prostu wzmacniacz słuchawkowy. Powoduje to faktycznie, że dźwięk jest troszeczkę głośniejszy i trochę bardziej szczegółowy. Mamy tutaj taki mały wbudowany wzmacniacz. Opcja speakers oczywiście przełącza nas z trybu słuchawek na tryb głośników, jeśli mamy te głośniczki przyłączone do tego zestawu. Ostatnia opcja, czyli spektrum, to predefiniowane tryby do gier. Jak widzicie, mamy tryb do gier wyścigowych, później tryb do gier akcji, gier MMO, RPGów. Kolejny to tryb Footsteps, czyli tryb służący do gier takich jak chociażby Counter-Strike, gdzie po prostu lepiej słychać kroki wroga. No i tryb do strzelanek, gdzie bardzo dobrze są oddane wszelkie efekty broni. Tak więc mamy takie cztery predefiniowane tryby. Oczywiście możemy z nich korzystać, a nie musimy. Możemy po prostu włączyć sobie dźwięk 7.1 albo wyłączyć 7.1 i mieć dźwięk stereo. Tak więc to by były funkcje tej bazy. Naprawdę jest tego sporo, można się tym fajnie pobawić. No i w praktyce przede wszystkim sprawdza się to fajnie, ponieważ możemy w każdej chwili wyregulować parametry naszych słuchawek. Dobrze, moi drodzy, mikrofon mam już w tej chwili dostosowany. Rozpoczynam nagrywanie. Już w tej chwili mój głos jest nałożony na ścieżkę w filmie, dlatego możecie posłuchać mikrofonu słuchawek Asus Strix 7.1. W tej chwili nagrywamy bez tej aktywnej redukcji hałasów. No więc mam nadzieję, że z tła słyszycie jeszcze jakieś hałasy, chociażby obudowę komputera czy wentylator. Natomiast teraz przełączymy się już na ten tryb aktywnej redukcji hałasów. Ok, czułość mikrofonu jest ustawiona na maksimum, mam go także dość blisko ust. Dźwięk jest naprawdę bardzo, bardzo czysty, bardzo wyraźny i w tej chwili włączenie tej redukcji zakłóceń hałasów z zewnątrz powoduje także wyciszenie wszelkich zbędnych dźwięków, właśnie jakichś stukotów, hałasu wentylatora, komputera itd. Naprawdę bardzo fajny patent, nie jest to tylko chwyt reklamowy, jak słyszycie, i naprawdę sprawdza się w praktyce. Oczywiście za ten patent przyjdzie nam sporo zapłacić. No dobrze, myślę, że w tej chwili możemy już zakończyć test mikrofonu. Dobrze, moi drodzy, powoli zbliżamy się w stronę podsumowania naszej recenzji. Natomiast wypada jeszcze troszeczkę powiedzieć na temat komfortu użytkowania i ogólnie jakości dźwięku. Tak więc pod względem komfortu, niestety dla mnie słuchawki Asus Strix 7.1 po prostu nie są wygodne. Raz, że są bardzo duże, dwa, że swoje ważą, a trzy, że praktycznie jedyna regulacja jaka jest, to pałąk górny. Dla mnie po prostu te słuchawki były wręcz za duże. Dlatego nie mogę się do mnie dopasować tak jak trzeba i nie odczuwałem komfortu. Natomiast oczywiście plus za bardzo duże wnętrza, za całkiem fajne materiały, ale tak jak mówię, raczej ten headset poleciłbym graczom, które lubią właśnie tego typu masywne konstrukcje. Wiem, że takich graczy nie brakuje, natomiast ja do zwolenników tego typu słuchawek nie należę. Oczywiście rozumiem, że te 10 głośników gdzieś trzeba było zmieścić, że to swoje musi ważyć i musi być odpowiednio masywne. Jak najbardziej, natomiast w moim przypadku komfort jest tutaj na nie.
Co do jakości mikrofonu, mogliście posłuchać z włączoną redukcją tych zakłóceń, z wyłączoną redukcją. W obu przypadkach dźwięk po prostu świetny. Mikrofon tych słuchawek jest genialny. Jest to po prostu chyba najlepszy, albo przynajmniej jeden z najlepszych mikrofonów w słuchawkach, jakie kiedykolwiek dane mi było testować. Natomiast co do tego układu dźwiękowego i tej całej bazy, powiem Wam tak. Do słuchania muzyki te słuchawki nadają się jako tako, chociaż bez rewelacji dobrym słuchawkom stereo niestety nie dorównują. Do słuchania klasyki i muzyki elektronicznej nadają się bardzo, bardzo przeciętnie, na bardzo podstawowym poziomie. Dominują tam środkowe pasma, dźwięk jest nieco taki stłumiony, wygłuszony. Tak więc ta scena cała nie jest taka jak trzeba. Te instrumenty muzyczne nie są oddawane z takimi szczegółami, jakiej byśmy sobie życzyli w słuchawkach za takie pieniądze. Natomiast dużo lepiej jest w muzyce rozrywkowej, gdzie mamy dość fajny, ale nieco stłumiony wokal, za to mamy bardzo dobrą całość utworu, no i przyjemne, soczyste basy. Muzyki natomiast nie polecam słuchać w 7.1, ponieważ w większości przypadków jednak w stereo słucha się lepiej. Dlatego opcję 7.1 miałem do słuchania muzyki wyłączoną, chociaż czasami dla eksperymentów włączałem, natomiast rewelacji nie było. Jeśli chodzi o gry, powiem Wam tak, słuchawki sprawdzają się fajnie, pozycjonowanie jest bardzo dobre, szczególnie w trybie 7.1, natomiast te domyślne profile sprawdzają się co prawda w niektórych grach. Na przykład tryb wyraźnych kroków faktycznie wydatnia nam te kroki, powoduje, że są one takie naprawdę donośne, wręcz bijają się na pierwszy plan, natomiast nie we wszystkich grach działa to jak trzeba. Na przykład grając w Counter-Strike'a, to ulepszenie kroków mi przeszkadzało i wolałem to sobie wyłączyć, mieć po prostu podstawowy dźwięk 7.1 rozdzielony na te wszystkie głośniki. Te dwa pierwsze tryby są ok, takie po prostu zwykłe tryby do grania. Ten tryb do strzelanek z uwydatnieniem dźwięków broni też jakoś szczególnie do mnie nie przemówił. Co do wzmacniacza słuchawkowego, no faktycznie dodaje nam kilka decybeli i podnosi nieco szczegółowość dźwięku, ale oczywiście też nie porównujmy z jakimiś dużymi wzmacniaczami czy DAC-ami. Tak więc to by było na tyle. Słuchawki, jak widzicie, mają i sporo zalet, i sporo wad. Niestety dużą wadą jest także cena w Polsce, ponad 900 zł. Tak więc słuchawki raczej dla osób z zasobnym portfelem, lubiących grać z efektami 7.1, szukających oczywiście słuchawek nie 7.1 wirtualnych, emulowanych programowo, ale które faktycznie posiadają wbudowanych wiele głośników i dają taki prawdziwy, czysty dźwięk 7.1. I takim właśnie użytkownikom te słuchawki mogę polecić. Natomiast jeśli nie potrzebujecie True Surround ani takiej bazy, można rozejrzeć się za czymś w lepszej cenie, chociażby dobrymi słuchawkami stereo. Także Asus ma w swojej ofercie kilka fajnych headsetów, chociażby Cerberusy, które testowałem jakiś czas temu. Jesteście ciekawi? Zajrzyjcie na portal wideotesty.pl, tam macie też linki do innych recenzji. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!